Bogata nauczycielka Ruby nie zawraca sobie głowy wyjaśnianiem materiału. Właśnie kupiła aplikację, która pobiera wiedzę prosto do pustych głów uczniów. Oszczędza jej to dużo czasu i wysiłku. Ruby może się zrelaksować i zdrzemnąć. Całą noc ogląda bajki. Wciągnęła się w anime. A biedna nauczycielka pani Kasia nadal stosuje średniowieczne metody nauczania. Ten były uczeń-nieudacznik, obecnie sprzątacz w szkole, przypadkowo zamknął obie nauczycielki w klasie na cały weekend. Pani Kasia ma atak paniki, a Ruby w ogóle nie rozumie, o co chodzi. Tak zderzyły się dwa wszechświaty w zamkniętej szkole. Kasia postanowiła zbudować tajne pomieszczenie, aby przeżyć. Jest za słaba, żeby przesunąć biurko. A Ruby jest na to zbyt mądra. Dawno temu zainstalowała w klasie specjalny system. Musi nacisnąć przycisk, a ławki z uczniami znikają. To dotyczy przypadków, które ją wyczerpują. Kasia kładzie koc na podłodze. To takie głupie. Ruby ma nawet złotą kredę z diamentami. I jest magiczna. Wydrukowała nawet belki. Kasia też postanowiła pokazać swoją magię. Ale to nie jest konkurs, kochanie. Byłoby dla niej lepiej, gdyby nie dotykała tablicy Ruby i nie stała obok niej. Och, gwiazdy. Pewien Kolumbijczyk obiecał Kasi, że da jej gwiazdkę z nieba, ale potem zniknął wraz z jej pieniędzmi. Co to za hałas? Najwyraźniej ktoś jest na korytarzu. Jeśli to nie zabójca duchów, to Damian. Sprzątacz. Tak bardzo lubi heavy metal, że nawet nie zauważa nauczycielek. Patrzy bezpośrednio na nie i je nie widzi. Śni mu się, że jego zespół Umyta Podłoga występuje w Madison Square Garden. On ewidentnie nie rozróżnia swojej fantazji od rzeczywistości. Fantazja jest zawsze lepsza. Ten facet jest odpowiedzialnym pracownikiem. Wyciera brud z Kasi, ale to nie brud, to jej twarz. Damian się boi, słyszał zbyt wiele legend o duchach z koledżu. Teraz mają szansę wydostać się z klasy. Ale Damian zgubił klucze podczas tańca z mopem. Nie można mu w niczym ufać. Teraz zespół więźniów ma jeszcze jednego bezużytecznego członka. Będą szukać jedzenia. Ukryta przez uczniów tabliczka czekolady dała im nadzieję. Po prostu muszą ją zdobyć. I to nie jest takie proste, jak się wydaje. Mogliby zamówić dowóz, ale dyrektor wyłącza na noc internet. Uważa, że router zużywa za dużo prądu. Damian i Kasia chcieli coś przekąsić, ale zniknęło światło i czekolada też. Zaczęli obwiniać się nawzajem. Kochani, pomóżcie! Jak myślicie, kto zjadł czekoladę? Napiszcie w komentarzach. Mówią, że czas leczy rany. Gdyby tylko mógł ich uwolnić. Kasia zaczyna się denerwować. Postanowiła spróbować cofnąć czas i nie wpadać w tę pułapkę. Ale technologia podróży w czasie jest zabroniona przez rząd. Więc policja może ją aresztować. Zrobiła zmieniacz czasu. Nie działa, ale może go użyć do udekorowania sekretnego pokoju. I nie musiała łamać prawa. Ruby przeglądała swoje stare zdjęcia i znalazła zdjęcie z nocną Filadelfią w tle. Tak bardzo chciała wrócić, że postanowiła zrekonstruować ten szczęśliwy moment. Musi tylko uwierzyć w swoje umiejętności. Nastrój Ruby świeci jak żarówki na łańcuchu. Kasia wyniosła wszystkie wartościowe rzeczy z sali chemicznej. Potrafi zrobić bombę i wysadzić drzwi, ale rozprasza ją plastikowy model DNA, który zepsuła i nie wie, jak go złożyć. To jest własność szkoły i boi się, że ją za to wywalą. Szybko zrobiła żyrandol do swojego łóżka. Czasami trzeba coś zepsuć, żeby coś zbudować. Idąc korytarzem, nauczycielki przypomniały sobie, że odbywa się konkurs na nauczyciela roku. Kasia i Ruby razem przeszły do drugiej tury. Bogata Ruby po prostu przekupuje wyborców. Pieniądze wiele znaczą w kapitalistycznym świecie. Kasia jest pewna, że miłość zwycięży. Polub ten filmik, aby mogła zwyciężyć. Ruby zainteresował żyrandol kolegi. Zna lepszy sposób na oświetlenie pokoju. Zimne, mistyczne światło księżyca zawsze ją pociągało. Była więc szczęśliwa, wydając pieniądze męża i prosząc NASA o zainstalowanie na niej czujników jasności. Teraz będzie jasno, kiedy zechce. Nauka to niesamowita rzecz. W
klasie robi się gorąco. Kasia przepociła się przez sweter z kociego futra. Ruby jak zawsze zna proste wyjście z trudnej sytuacji. Mogła zrobić klimatyzator, ale wybrała faceta z wachlarzem. Klimatyzator nie ma uczuć, a ona tak bardzo lubi bawić się uczuciami innych ludzi. Kasia nie jest fanką takich metod. Postanowiła rozwiązać problem w humanitarny sposób i zrobić pilota do klimatyzacji. I skrzywdziła biedaka. Ruby nudziła się i kupiła projektor. Lubi patrzeć na rozgwieżdżone niebo. Jeśli gwiazda spada, wypowiada życzenie, a ma ich dużo. Nie uwierzysz, ale to działa. Ruby chce dużo więcej. I dostaje wszystko, widząc spadającą gwiazdę i wypowiadając życzenie. Kasia jest w szoku. To wbrew prawom fizyki. Po pierwsze jest kobietą, a potem nauczycielką. Też chce trochę bajkowego romansu. Ma tylko mapę świata i bombę. Co się stanie, jeśli wysadzi świat w powietrze? Nic oprócz ogromnego białego płótna. I właśnie tego potrzebowała. Może zacząć od nowa. Kasia narysowała nocne niebo. I nikogo to nie obchodzi. To tylko czarny papier. Najważniejsza jest wyobraźnia. Musi tylko pożyczyć kilka gwiazdek od sąsiadki. To jej pierwsze życzenie. Spełniła je sama. Cóż, teraz jest świetnie. Ruby jest gotowa do jedzenia, ale Kasia nie rozumie, skąd ma je wziąć. Ma magiczną kartę kredytową męża. Spełnia wszystkie jej pragnienia. Wyrafinowane menu. Je oczami. Jest tak głodna, że może zjadłaby wszystko razem z talerzami. Kasia jest tak daleko od nowoczesnej technologii, że uważa ją za niebezpieczną. To nie jest twój wróg. Powinna być twoją przyjaciółką. Ale Kasia wolałaby pozostać głodna, niż zdradzić swoje zasady. Pokarmem Kasi jest wiedza, ale 3 razy przeczytała wszystkie książki. Klub książki dał jej nawet puchar. Kujony też mają puchary, wiesz? Kasia ma ich już tak dużo, że jak je stopisz, to możesz zrobić most nad Oceanem Atlantyckim. Ta półka nie może już znieść ciężaru swoich zwycięstw. Postanowiła więc zbudować specjalny stół. Teraz musi udźwignąć ciężar wiedzy Kasi. Uwięzienie nie powstrzyma Ruby przed zrobieniem zakupów. To najlepsza terapia dla dziewczyny w trudnych momentach. Kiedy jesteś bogata, powinnaś w każdej chwili móc przebrać się w coś drogiego. Kasia też musi spróbować. Biedna nauczycielka ma mało pieniędzy. Jej bogactwem są jej koty i oczywiście jej wiedza. To wszystko, na co ją stać. Wolałaby zaoszczędzić pieniądze na bułki. Kasia szła korytarzem i usłyszała dziwne odgłosy z szafki. Z bronią i odwagą jest gotowa stawić czoła złemu duchowi. Ale to tylko nieudacznik. Tyrani go tu zamknęli. To dziwne. Jego rocznik skończył się 5 lat temu. Jak długo on tu siedzi? Jej uwagę przykuła inna szafka. Jej właściciel jest wyraźnie bardzo bogaty. Ciekawe, do kogo należy. Cóż, oczywiście właścicielką jest Ruby, bogata nauczycielka. Jest zdjęcie jej córki z Europy. Ta szafka była wykonana na zamówienie i jest wyposażona w nowoczesną technologię. Nie uwierzysz, ale jest prysznic z masażerem, a nawet spa. Ruby wyszła. Jest wypoczęta, odświeżona i pełna energii. Kasia jest zainteresowana taką nietypową usługą szafkową. Nigdy nie była w spa. Nie wie też, co nacisnąć i przypadkowo wybrała funkcję solarium. Ale teraz wygląda, jakby wróciła z kurortu w Kostaryce. Kasia postanowiła się zabawić. Kręgle to najbardziej szalona zabawa, w jakiej kiedykolwiek brała udział. Jest nawet w lokalnej lidze, w drużynie rudych kujonów. Dziś nie jest w formie. Pewnie przez stres. Ruby nie musi nawet ciężko pracować, aby wygrać. Jednym ruchem palca zawsze osiąga pożądany efekt. Kasia zebrała się w sobie i znokautowała uderzenie. Razem z koleżanką. Nie powinna była z niej kpić.
Kasia już teraz poświęca się nauce. Wygląda na to, że ma zamiar dokonać wielkiego odkrycia. Podczas gdy sąsiadka testuje swoje nowe perfumy i podziwia samą siebie. Biedna nauczycielka jest uczulona na wszystko, co drogie. Na metce z ceną perfum jest oczywiście za dużo zer. Perfumy zmieszane z nowym pierwiastkiem. Kasia pichnęła i widać, co się stało. Zobaczyła, jak może wyglądać. I jej się to nie spodobało. Nauczycielki skończyły budować swoje łóżka i teraz przygotowują się do snu. Hej, co to jest? Już poniedziałek? Uczniowie są w szoku. Zamiast ławek są łóżka i śpiące nauczycielki w piżamach. I już są na TikToku. Ruby i Kasia są zdezorientowane. Nawet nie próbowały wyjaśniać. Damian przyniósł kawę. To takie słodkie. O, chcę, abyście wybrali, które łóżko jest lepsze. Dajcie nam znać w komentarzach poniżej. Dziewczyny już zaczynają się kłócić. Proszę, piszcie szybciej. Nie wiem nawet, jak daleko mogą się posunąć. Ruby myślała o tym od dawna. Ona rezygnuje. Urodziła się, by wydawać pieniądze, a nie je zarabiać. Bogata Ruby wprowadza się dzisiaj do akademika na kampusie. Nie ma dużo rzeczy. Jej osobisty lokaj ma tylko kilka z jej rzeczy, których potrzebuje na pierwsze dni. Ruby już wszystkiego nienawidzi, a nawet jeszcze nie weszła do pokoju. Tak, to bardzo rozpieszczona dziewczyna. Nie powinna wchodzić przez takie drzwi. Złota karta kredytowa rozwiązuje wszystkie jej problemy. Może wejść do swojego przyszłego pokoju. Wnętrze pokoju naprawdę przestraszyło Ruby, a zapach nie poprawia jej samopoczucia. Nawet kosz na śmieci w rezydencji rodziców wyglądał lepiej niż ten pokój. A co to za dzikie zwierzę? A, to Kamila, współlokatorka Ruby. Czy naprawdę będzie musiała z nią mieszkać? Spełnił się koszmar bogatej dziewczyny. Jest tak łatwo zdegustowana. Najbliższe lata będą dla niej bardzo trudne. Nawet sługa myśli, że Kamila jest brudna. Dziewczyny będą się świetnie bawić, próbując się dogadać. Bogata kontra spłukana. Ruby zaczyna od zmiany łóżka. Jej złota karta kredytowa spełnia jej życzenia jak magiczna różdżka. Nie może spać w zwykłym łóżku. Wszystko tutaj wymaga dużej zmiany. Więcej miękkich poduszek na słodkie sny. Ruby boi się ciemności, więc potrzebuje taśmy LEDowej. Tylko nikomu nie mów. Bogata dziewczyna jednym ruchem umieściła taśmę w łóżku. Teraz nie boi się ciemności, ale jej współlokatorka może ją przestraszyć swoim wyglądem. Rozpoczęło się fajne studenckie życie. Skóra Kamili nie jest przyzwyczajona do światła. Mieszkała w szafie. Wszyscy na studiach mają do czynienia z czymś nowym. Bogata współlokatorka zainspirowała ją do udekorowania pokoju. Teraz wszyscy będą wiedzieć, kto tu śpi. Gdyby tylko ten znak się świecił. Musi pożyczyć trochę światła od swojej współlokatorki. Ruby bardzo się przestraszyła i pomyślała, że wszystko zniknęło. Nie wszystko zniknęło, kochanie. Tylko światło. Teraz Kamila też ma trochę blasku. Dziewczyny przyzwyczajają się do nowego miejsca. A oto pierwsza niespodzianka. Dostawczyni przyniosła Kamili kwiaty od tajemniczego fana. Nie wie, że ma alergię. Ona też tego nie wie, bo pierwszy raz dostaje kwiaty. Ruby jest pewna, że to pomyłka. Przecież to ona jest tutaj najpiękniejsza. Chyba nie ma sensu czekać na napiwek. Kochani, pomóżcie! Napiszcie w komentarzach, czyje imię było w liściku. Kamila wycięła plakat z reklamy wróżki, który znalazła na ulicy. I ozdobiła sufit fajnymi kulkami. Wyglądają jak planety. Cieszy się swoim otoczeniem. Ale Ruby lubi psuć jej zabawę. Żadnych piłek, współlokatorko. Tak, to bardzo podłe. Kamila nie potrafi się długo złościć. Z tych kulek robi żyrandol. Ruby ma nowy cel dla swoich złośliwych sztuczek. Ale nie ma siły przeciwko elektryczności. To będzie dla niej dobra lekcja. Przecinanie przewodów nożyczkami jest niebezpieczne. Ruby jest teraz zła. Chce być fajniejsza niż jej współlokatorka. Zrobi żyrandol z czystego złota. Cały świat będzie zazdrosny. Kilka godzin pracy młotkiem i dłutem. I jest jej ulubiona część. Nazywa to śmiertelnym pięknem. Kilka strzałów i złoty żyrandol gotowy. Kamila jest pod wrażeniem. Nigdy wcześniej nie widziała złota. Nie, Ruby, proszę, nie!
Biedna dziewczyna wolałaby użyć kartonu do swoich pomysłów. To z niego był zrobiony jej pierwszy dom i chłopak. Cóż, nie mogła sama iść na bal. Ciekawe, co ona teraz robi. Wybaczcie szpiegostwo. Wow, jaką zrobiła fajną toaletkę! Oczywiście nie ma dużo kosmetyków. To jej nie przeszkadza, ale nawet to, co ma, wyschło. Biedna dziewczyna wybucha płaczem. Chciała zrobić makijaż przy swoim nowym stoliczku. Mówią, że płacz niczego nie rozwiąże, ale łzy Kamili zmoczyły zaschnięte kosmetyki i teraz są jak nowe. Może nakładać makijaż ile chce. Ruby zamówiła w internecie inteligentny system do makijażu o nazwie To wszystko jest w twoich rękach. Wystarczy, że położy na nim ręce, a wbudowany system zrobi wszystko. Kamila jest taka zazdrosna, że aż jej szczęka opadła. Ona też bardzo chce spróbować. Kamila nie zdawała sobie sprawy, że system odczytuje życzenia Ruby i chce, żeby sobie poszła. Więc, kochana, ochłódź jej wynocha! Bogata dziewczyna ma dość tej tablicy, a zdjęcia wyblakły. Czas wszystko zaktualizować. Konsekwencja nie jest dla niej. Lepiej być na bieżąco. Wow, musi lubić przeróbki. Robi się ciekawie. Uwielbia klikać lajki. Wow, polubiła to tyle razy, że dostała fajną półkę. I koronę. Ruby zawsze czuła się jak królowa. Ale Kamila zawsze czuła się chłopką, a teraz chce czegoś więcej. Ma też guzik. Dziewczyna naciska go raz za razem, ale nic nie dostaje. Lajków jest coraz mniej. Pomóż jej zdobyć bonus. Polajkuj ten filmik, a może dostanie półkę. Kamilo obudził głośny budzik. Jeszcze tylko 5 minut. Proszę, chcę skończyć sen. Ale budzik nie chce się uspokoić. Dobra, sam się o to prosił. Kamila zmiażdżyła go jak muchę. I po budziku. Ruby dostaje pyszne śniadanie do łóżka. Oczywiście nie ma nic przeciwko dzieleniu się ze współlokatorką. Ale pączki nie są tym, czego chce biedna dziewczyna. Chce tackę. Stary sweter skurczył się w praniu i można go zamienić we włóczkę. To musi być coś ciekawego, skoro oddała za to cały sweter. Te ręce uwielbiają tworzyć i przytulać. Babcia nauczyła ją robić na drutach, a ona zrobiła na drutach nowy zegar. Ale co zrobi zimą? Może noś go jak sweter. Ruby ma koszmar o tym, że jej rodzina straciła wszystkie pieniądze. Prawie wypadła z łóżka. Miejmy nadzieję, że nic się jej nie stało. Czas wrócić do łóżka. Nie są potrzebne żadne specjalne wysiłki. Inteligentne łóżko podnosi ją i usypia jak matka. Kamila jest w szoku. Współlokatorka zawsze wie, jak ją zaskoczyć. Mogą zmienić to w zabawną grę. Kamila nie ma pieniędzy na jedzenie. Jej zwierzęcy instynkt przetrwania doprowadził ją do szaleństwa. Ale zdecydowała się pomedytować, więc pokonała uczucie głodu. Ruby też pomija obiad, bo chce zmieścić się w swoje ulubione sukienki. Większość ubrań już nie pasuje i postanowiła je wyrzucić. Głowa Kamili nie jest koszem na śmieci, tylko tak wygląda. Uszyła kot ze starych ubrań swojej współlokatorki. Ruby zmieniła zdanie. Teraz chce odzyskać swoje rzeczy, więc ich szuka. To bardzo smutne, ale Kamila ich nie widziała. Tak szybko nauczyła się oszukiwać i uwielbia to. Kamila skosiła trawnik sąsiadów za kanapki i chce się podzielić ze swoją współlokatorką. Ale wszystko, czego dotyka ta dziewczyna, jest obrzydliwe dla Ruby. Może sobie pozwolić na ugotowanie dobrego obiadu. Ruby ma grill wbudowany w poduszkę. Nareszcie może się nim przed kimś popisać. Gotowe! Pięknie pachnie. Zbliża się śniadanie mistrzów. A jeszcze lepiej smakuje. Ale Ruby straciła apetyt. To wszystko dlatego, że Kamila podgrzała kanapkę w swoim grillu. A Ruby jej nie pozwoliła. Wszystkie dziewczyny marzą o ogromnej garderobie. Ale nie wszystkie dziewczyny mogą sobie na to pozwolić. Kamila zrobiła ubrania z tektury. Te rzeczy są prawie markowe. Wyglądają dziwnie, ale jest szczęśliwa i nic więcej się nie liczy. Nawet zrobiło jej się gorąco, ale na zewnątrz jest burza.
przyniosła Kamili złe wspomnienia. Pewnego razu tornado przeniosło ją przez trzy stany, ale natura nie zostawiła dziewczyny bez prezentu. Potrafi wykorzystać kłody i gałęzie do zrobienia półki. Teraz jest miejsce na umieszczenie wszystkich jej rzeczy. Ruby nienawidzi sukcesów współlokatorki. Nie ma problemów z szafą. System Wszystko w Twoich rękach wybiera dla niej ubrania. Nigdy nie popełnił błędu. Wygląda świetnie. Nawet Kamili się spodobało. Ta dziewczyna nie jest taka jak Ruby. Wie jak komplementować, a nie tylko robić złośliwe sztuczki. Współlokatorka poszła na randkę, więc może też spróbować się przebrać. Ale system myśli, że jej ubrania to brudne pranie i próbuje umyć dziewczynę. Inteligentne systemy nie są dla niej. A Kama znów jest mokra. Dziewczyna nie może spać, gdy gryzą pluskwę. A Ruby zawsze myśli, że jej łóżko to śmietnik. Wyrzuca tam wszystkie swoje śmieci. Jest taka niegrzeczna. Przekroczyła wszelkie granice. Och, Ruby próbuje napisać wiersz miłosny do siebie, ale to nie działa. Nie jest łatwo znaleźć rym do piękności. Kamila wolałaby pozbierać te wszystkie śmieci, niż walczyć z poetką. Zbieranie śmieci to jej ulubione zajęcie. Zawsze jest coś pożytecznego. Ta torba będzie jej poduszką. I nie ma pluskiew. Jeszcze. Może cieszyć się snem. Chodzenie po czerwonym dywanie to marzenie każdej ambitnej dziewczyny. Ruby ma pomysł. Dywan jest fajny, ale dach jest jeszcze lepszy. Ten pomysł wydaje się Kamili głupi. Ale bogaczka nie potrzebuje jej opinii. Inteligentne łóżko zamieniło dywan w baldachin. To magia! Kama niepotrzebnie wątpiła. Teraz nie będzie mówić za dużo. Z muffinki Ruby zostały tylko nasiona. Biedaczka sadzi, żeby dostać nowe babeczki. Kamila kocha dziką przyrodę. Kiedyś przez miesiąc mieszkała z bezpańskimi psami. Hej, w prognozie nie mówili, że będzie padać. Wow, to piękne, ale nie wygląda jak babeczki. To nic, może użyć kwiatów do dekoracji łóżka. Teraz wygląda tu jak u hipisów, ale jej się podoba. Co to jest? Kamila nigdy nie widziała pieniędzy, zwłaszcza tyle. Miejmy nadzieję, że nie zmieni ich w kolejny wyrób. Łóżko Ruby ma wbudowaną zmieniarkę pieniędzy. Nie zawsze dostaje resztę z banknotów 100-dolarowych. Kamila będzie musiała zwrócić piękne papiery. Ruby jeszcze nie skończyła. Ma tyle pieniędzy. Smutny wzrok współlokatorki psuje jej nastrój. Musi się trochę podzielić. Oto kilka monet. Może kupić gumę do rzucia albo cokolwiek tam biedacy sobie kupują. Biedna Kamila nienawidzi takiej postawy. Chce wiedzieć, co się stanie, jeśli włoży do maszyny tabliczkę czekolady. Czekoladowe monety o smaku ubóstwa. Kama trzyma podniesioną głowę. Bardzo lubi swój nowy pokój. Świetnie się spisała. I nie wydała ani centa. Ruby uważa, że zwracamy zbyt dużą uwagę na jej współlokatorkę, podczas gdy jej łóżko to prawdziwa rewolucja technologiczna. Kama się z tym nie zgadza. Oto nadchodzi. Kochani, napiszcie w komentarzach, które łóżko bardziej wam się podoba, zanim zaczną się kłócić. Mam już dość ich kłótni. Ruby oszalała i kupiła Kamili nowy dom. Chce, żeby się wyprowadziła. Nowe współlokatorki pokażą, gdzie jej miejsce. Co? Czy Kamila naprawdę się wyprowadza? Tak, Ruby zadbała o wszystko. Cóż, zobaczmy. Kamila właśnie przyniosła tajemnicze pudełko słodyczy, a dziewczyny już szaleją. Jeść czy nie jeść? Jeść oczywiście, to słodycze. Kto to jest? Cukierkowy chłopiec, który daje im słodycze. Nie potrafią się dzielić. Słodycze spowalniają czas. Karolina ma zawsze otwartą buzię i oto dlaczego. Dziwny nieznajomy coś knuje. A nie mówiłam? Teraz wiemy, gdzie znikają dzieci, które kochają słodycze. Dziewczyny są uwięzione w jego sekretnej kryjówce. A może zmienią ją w słodki pokój? Dalej, dziewczyny! Ten szalony gość próbuje nas torturować. Ma narzędzia i niecny plan. Jenny się to nie podoba. Chce wracać do domu. Wyrwała klamkę. Cóż, jest po prostu zrobiona z czekolady.
Karolinie i Kamili całkiem się tutaj podoba. Ale Jenny traci rozum. Jest gotowa do walki. Jeśli słodki pokój jest tym, czego chcesz, to zrobią najsłodszy pokój na świecie. Ale skończyła się farba w sprayu. Alergie Kamili wreszcie się przydają. Ściana jest gotowa. Dzięki. Ale już nie kichaj. Karolina jest gotowa do zabawy. Tylko czekolada mogła ją rozpraszać. Ale się stopiła. Nie martwi się jednak. To najlepsza farba w historii. Teraz ma czekoladową ścianę. I zostało trochę farby. Kamila znalazła całą paczkę balonów. Teraz jesteśmy gotowe na imprezę. O, Jenny ma fajnego kaktusa. On tańczy. I ma oko na Karolinę. Kto mógłby mu odmówić? Kamila chce trzymać go z dala od swoich balonów. Balonowy sufit jest fajny, ale co z tymi wszystkimi lodami? Rożki mogą się przydać. Po prostu włóż do nich żarówki i zrób światełka. Lody Kamili się przydały. Teraz jej łóżko będzie lśniące i słodkie. Miejmy nadzieję, że nie zje żarówek. Może pomyśleć, że to świetny pomysł. Kamila ma skitelsy, więc wszystko gra. Rzuć skitelsy i pomyśl życzenie. Chcesz poduszki? Proszę bardzo. Hej, czerwone światło. Zatrzymaj się. Dobrze. Nie, przestań. Teraz możesz iść. Poduszki idealnie komponują się z pozostałymi dekoracjami Kamili. Dziewczyny nie są zbyt porządne. I żadna z nich nie planuje sprzątania. Będą musiały pozostawić to szczęściu. O-o, teraz muszą poczekać, aż wróci. Urosło! Cóż, nie będziemy długo czekać. Dobrze wykorzystajmy ten czas. Teraz Karolina nie opuści deseru. I naprawdę posprząta. Ktoś musi. Kamila dużo je. Bo dlaczego by nie? Jednak nie chce jeść tego pączka. Teraz ma lustro. Ale skończyła się jej szminka. Szminka, pączek, co za różnica. Teraz ma najsłodsze usta w historii. Duże makaroniki są niesamowite. Ale nie są do jedzenia. Użyjemy ich jako dekoracji. Warto było. Najlepszy dowóz jedzenia w historii. Kamila nie dzieli się za darmo. To nic osobistego. To czysty biznes. Jenny jest tak naiwna jak Karolina podstępna. Gdzie są moje słodycze? Przepraszam, nie strzelaj do posłańca. Ale nie ma słodyczy. Dziewczyny walczą. Karola, lepiej zniszcz dowody. Taboret lizak jest fajny, ale lepki. Jenny go czyści. Kolorowa spirala hipnotyzuje Karolinę. Jej mózg się wyłączył. Co jest bardziej hipnotyzujące? Spirala czy lizak? Możesz jej teraz powiedzieć wszystko. Obudź się! Jenny myślała, że Karolina jest kwiatem. Ona kwitnie! Wypróbuj nowe krzesło. Teraz utknęła. A nie mówiłam. Będzie musiała tak zostać przez jakiś czas. Jenny ma koszmar, że na świecie nie ma już cukru, a zamiast tego wszystko jest słone. Pod poduszką jest niespodzianka. Te lody podsuwają jej pomysł. Zawieź to na ścianie. Od przybytku głowa nie boli. Świetny pomysł. Ale upewnij się, że twoje współlokatorki go nie poliżą. Karolina nie ma czasu. Jest zbyt zajęta wymyślaniem własnych pomysłów. Nie ma już dobrych materiałów. Może pożyczy tiul od Kamili? Nie to, żeby zauważyła. Karolina wymyśliła słodką dekorację. Co może być lepszego niż ogromny cukierek? Kama myślała, że to prawdziwe. Czy rozpoznała własny tiul? Nie. Nie, a jednak... Czy Kamila planowała się przebrać? Lepiej na razie to ukryjmy. Jenny nic nie jest. Po prostu zjadła za dużo słodyczy. Kiedy spała, stopiły się na całym łóżku i utknęła. Ludzie ostrzegali ją, że jej uzależnienie może się nie skończyć dobrze. Karolina planuje coś szalonego. Mentosy? Nie wyleje na nie coli, prawda? Magik nigdy nie ujawnia swoich sekretów. Ale teraz ma ogromne mentosy. To wydaje się niebezpieczne.
Najlepszą obroną jest atak. Do ataku! Przekuła wieczka butelek słomką. To naprawdę magia! Jej przyjaciółki niczego się nie domyśliły. Co jeszcze potrafi magiczny eliksir Karoliny? Teraz wyleję to na wszystko. Spróbujmy zrobić jeszcze coś ogromnego. Gigantyczne ciastko! Jenny nie powinna była dotykać magicznej mikstury. O nie, jak zamierzasz teraz grać w kamień, papier, nożyczki? Oczywiście zachowała je. To idealna nocna przekąska. Skończyłyśmy budować. Teraz możemy odpocząć i zjeść. Co to jest? Nie ma mowy. Przez cały ten czas były tylko cukierkowymi lalkami te... Szkoła potrafi być czasem nudna. Nie każdy jest podekscytowany nauką. Niektórzy nie mogą doczekać się dzwonka. Te dwie siostry zamierzają ukryć się na noc w koledżu. Chcą wiedzieć, co tu się dzieje po godzinach. Najważniejsze to nie dać się złapać ochroniarzowi, śliskiemu Nikosiowi. Nazywają go tak, bo kiedyś umył sobie podeszwę mydłem i zsunął się po korytarzu, jakby był na lodzie, aż uderzył w ścianę. Nie trudno go oszukać. Jenny i Emma mają plan. Zamierzają zbudować sekretny pokój w koledżu. Zobaczmy, jak to się potoczy. Najwyraźniej nie potrzebują biurek. Zróbmy to po cichu, żeby nie obudzić śliskiego Nikosia. Nigdy więcej niewygodnych ławek. A Jenny znalazła nawet farbę. Ale nie maluj Emmy. Woli graffiti. Lubi taki rodzaj sztuki. Lubi też przytulanie. Nigdy nie przytulaj artystów. Nie mają czystych rąk. Ulubiona koszula Emmy wydawała się właściwym płótnem dla nowego arcydzieła. Zasłony z gabinetu dyrektora teleportowały się do sekretnego pokoju sióstr. Podłoga tu jest zbyt twarda. Trzeba natychmiast coś z tym zrobić. Ale śliski Niko ma tuzin poduszek na swoje słodkie sny. Każdy sen jest jak bajka. Siostry pomyślały, że mogą pożyczyć kilka poduszek. Najwyraźniej są im bardziej potrzebne. A sny Nikosia są bardzo wrażliwe na wygodę. Dziewczyny też chcą, żeby wszystko było miękkie i wygodne. Jenny też bardzo lubi bitwy na poduszki. Uwagę Eagle zwróciła lampka na biurku w gabinecie nauczyciela. Ich sekretna kryjówka bardziej jej potrzebuje. Ale z jakiegoś powodu nie działa. W czym problem? Może to wina żarówki? Jenny potrząsa nią, mając nadzieję, że zadziała. Ale może lepiej ją podłączyć? To dobry pomysł. To znacznie lepiej. Teraz sekretny pokój ma idealne oświetlenie do selfie, ale Jenny wzięła lampę i nie chce się nią dzielić. Więc jej siostra postanowiła zrobić własną lampę. I tak nikt w klasie muzycznej nie gra na puzonie. Nikt nie będzie zły, że Emma zrobiła sobie z niego lampę. Teraz może zanurzyć się we wspaniały świat literatury. Hej, Jenny próbuje wszystko zepsuć. Może też obudzić śliskiego Nikosia. Ale nie Emmę. W słuchawkach słucha szumu oceanu. Siostry są już głodne. Dzisiaj na kolację mają ciasteczka. Jenny jest gotowa zjeść je zaraz po wyjęciu z opakowania wraz z ręką siostry. Ale nie zapomnijcie zachować ciszy. Śliski Nikoś może się obudzić. Kto wiedział, że ciasteczka są takie głośne? O rany, Nikoś się obudził. Rusza na łowę. Jego dzisiejszą zdobyczą jest kubek mleka i ciastko, którego jakoś mu się zachciało. Idealny posiłek do gry We Bare Bears. I co z tego? Nie wszyscy dorośli oglądają wiadomości. Siostry po raz pierwszy są na siłowni. Spodobał jej się rowerek. Wyobraża sobie, że jedzie po głowach wszystkich facetów, którzy ją skrzywdzili. Kibicowała za głośno. Nikoś je złapie! A może sam chce iść na siłownię? Ma teraz zaplanowany trening. Nie uwierzycie, ale on naprawdę dba o figurę. I trendy w odzieży sportowej. Emmie udało się ukraść skakankę z siłowni. Może być piękną ozdobą sekretnego pokoju. Uważa, że nie ma nic piękniejszego niż jej imię. Teraz wszyscy zobaczą, kto jest właścicielem tego sekretnego pokoju. Praca ochroniarza jest trudna i pełna niebezpieczeństw. Musisz być zawsze gotowy do walki. Na przykład w korytarzu porusza się obraz. To nie pierwszy raz. Uczelnia powstała na starym cmentarzu. Nikoś ma spore doświadczenie z duchami. Jego najlepszym przyjacielem z dzieciństwa był Kacper. Jest wrażliwy na zjawiska paranormalne. Ale nie taki wrażliwy jak na pączki.
Emma znalazła na półce szachy. Ale nie ma planszy. Nikoś próbował wyciąć wszystkie czarne kwadraty, bo mu przeszkadzały. Emma będzie musiała sama zrobić nową planszę. A jej siostra jej pomoże. Taśma malarska oznaczy pudełka. Pozostało już tylko malowanie. Emma to prawdziwa artystka. Z łatwością rysuje szachownice. A teraz możemy grać. Czyja strategia jest silniejsza? Emmy czy Jenny? Jenny zawsze ma podstępny plan wygranej. Jest trochę agresywny, ale tak, dokładnie o to chodzi. Zwycięstwo! Śliski Nikoś idzie na obchód. Wszystko musi być idealnie. Marzę o tabliczce ze swoim zdjęciem jako najlepszy ochroniarz w historii. O, Emma, jak się tu dostała? Może Nikoś zjadł za dużo pączków i cukier spowodował halucynację? Panikuje. Myśli, że to duch. Zdrzemnie się, gdy tylko skończy swój obchód. Ale jego plany się zmieniły. Ktoś zostawił ślady stóp na siłowni. To wygląda na nową sprawę dla naszego detektywa. Śliski Nikoś jest na tropie, kierując się do kryjówki przestępców. Będzie zaskoczony, kiedy się złapie. Jest jak pies goniący własny ogon. Woźny już zaciera ślady zbrodni. Nikoś nie spodziewał się, że na niego wpadnie. To nie może się dobrze skończyć. Walka jest brutalna. Chłopaki dają z siebie wszystko. Woźny od zawsze nienawidził śliskiego Nikosia. Strażnik zawsze zostawia brudne ślady butów. Siostry przeszły przez szkołę, aż dotarły do gabinetu dyrektora. Emma boi się przekroczyć te granice. Poza tym drzwi są zamknięte. Ale Jenny nigdy się nie poddaje. To nie w jej stylu. Najbardziej niebezpieczna rzecz, jaka przyszła jej do głowy, to kradzież kluczy Nikosia. Dziewczyny podejmują duże ryzyko. Powinny były odłączyć klucz, zamiast ciągnąć cały pęk kluczy po kampusie, kiedy strażnik spał. Mógł się obudzić w każdej chwili. Emma ćwiczy na swojej 6-miesięcznej siostrzenicy, jak usypiać dzieci. Bramy są otwarte. Kontynuujmy. Nikoś obudził się na korytarzu zdziwiony, ale jest do tego przyzwyczajony. Jest lunatykiem. Jenny zawsze chciała być jakąś szefową. W głębi serca jest liderką. Dziewczyny przypadkowo coś nacisnęły i szafka zaczęła się ruszać. Panikują. Och, teraz to wszystko ma sens. Dyrektor ma swój własny sekretny pokój. I co z tego? Każdy kocha sekretne pokoje. Siostry uwielbiają oglądać filmiki Trum Trum Trick. Ale o, w tablecie zabrakło mocy. W najgorszym możliwym momencie. Ale nie porzucą nadziei. Dziewczyny zdecydowały, że mogą oglądać YouTube'a na komputerze śliskiego Nikosia. A raczej śpiącego Nikosia. O, bajki, świetnie. Teraz możecie wziąć popcorn i się delektować. Najważniejsze to nie obudzić ochroniarza. Ups, dziewczyny mogą zostać złapane. I tak by było, gdyby Nikoś był bardziej uważny w pracy. W swoich snach jest szczęśliwym sługą. Siostry potrzebowały do czegoś jego pałki. A Nikosiowi wystarczy poptup. Dziewczyny postanowiły się zabawić. Ale śliski Nikoś się obudził. Był zaskoczony. Od jakiegoś czasu już marzył o poptupce. Najwyraźniej dobra wróżka usłyszała jego życzenia. Praca ochroniarza jest poważniejsza, niż się wydaje. Czasami kubki znikają nam spod nosa. Nikoś znowu obwinia duchy. Zazwyczaj zwracają wszystko po zużyciu. Tak było z kubkiem. Ale po co im jego kapelusz? Nikoś dziwnie się bez niego czuje. On wariuje. Grozi mu utrata reputacji. Och, wrócił, dzięki Bogu. A teraz potrzebują kluczy. Ale dlaczego? Duchy mogą przechodzić przez ściany, prawda? Może to nie duchy, tylko siostry Eagle i Softgirl. Teraz mogą otwierać wszystkie drzwi. Ale potrzebują kluczy do dekoracji. Zrobiły abażur do swojej girlandy. Wszystkie kamery bezpieczeństwa na posterunku Nikosia pokazują ruch. To duchy! Jest przerażony! Musi od razu wykonać rytuał oczyszczający. Ale na szczęście to tylko zły sen. Musi przestać czytać Stephena Kinga. On nie tylko śni, on widzi różne rzeczy. Nikoś jest już zdezorientowany, co jest prawdą, a co snem. Na korytarzu wpadł na prawdziwe duchy. To tylko Jenny i Emma. Zaplątały się w prześcieradła. Więc śliski Nikoś rozwiązuje tę skomplikowaną sprawę, bo to prawdziwy profesjonalista. Dziewczyny będą miały ogromne kłopoty. Teraz będą musiały być ochroniarzami. A tak swoją drogą stał się nim Nikoś. Przyłapali go na wklejaniu gumy pod biurko. A teraz Emma i Jenny będą dla niego pracować.
Prowadzka do akademika jest stresująca. Siostry nie mogą się doczekać studiów. Summer chce dla siebie najlepszego łóżka. Nie ma mowy! Emma proponuje grę w kamień, papier, nożyczki, żeby było uczciwie. Ale Summer już wygrała, a teraz świętuje. Jej rodzice dali jej kartę kredytową. To duży błąd. Wydaje kasę jak szalona. Emma będzie musiała użyć tego, co zostawi jej siostra. No cóż, zobaczmy, czyj pokój wypadnie lepiej. Emma szuka wszędzie, ale nie może znaleźć swojej ulubionej sukienki. Miała w niej wyjść za mąż. O nie, jej sukienka jest teraz baldachimem siostry. Summer nie uważa, że Emma w najbliższym czasie wyjdzie za mąż. Mogła wykorzystać pieniądze. Nie jest miło kraść zasłonę prysznicową, gdy ktoś bierze prysznic. Ale może się dogadacie. Ta zasłona jest tak samo dobra jak baldachim Summer. Summer uwielbia czytać komiksy. Jest tu tak ciemno, że zepsuje sobie wzrok, zanim skończy. Musiała obejrzeć samouczek na YouTubie. Emma nie może tak spać, ale dostała trochę złotych błyskotek od swojej siostry. Pokój wygląda teraz tak drogo. Dzięki temu żyrandolowi. Ktoś próbuje wejść przez okno. A, to tylko gałęzie. Może z nich zrobić lampę. Gałązki, klej, lampa i szczypta miłości. I lampa Emmy jest gotowa. Gdy tylko Emma zaczyna czytać, Summer zaczyna ją nękać. Ktoś buduje zjeżdżalnię do jej łóżka. Nie chce schodzić po drabinie. Chciała ruchome schody, ale jej prośba została odrzucona. Ale nikt jej nie powstrzyma przed basenem ze słodyczami. Ach, czy to nie jest marzenie każdego dziecka? Jej karta kredytowa spełnia życzenia. Cała słodycz dotarła wszędzie, nawet do Emmy. Teraz cały pokój będzie się kleił. Ta toaletka jest za mała dla obu dziewczyn. Każda dziewczyna widzi siebie tylko w lustrze. Emma łapie coś i się poddaje. Musi ukryć skradzioną kosmetyczkę. Makaronik? Na serio? Na razie może być. Ona robi makijaż czy zajada? Tylko Summer dałaby się na to nabrać. Jest zbyt skupiona na sobie. O, kolejny makaronik. Ale większy. Widzisz to? Najsłynniejszy współczesny artysta świata właśnie przyleciał z Paryża, by namalować 8 cud świata. Summer musiała za to zapłacić duże pieniądze. Ale ma alergię. Artysta jest pod wrażeniem. Summer sugeruje kilka zmian. I artysta je wprowadza, ale oryginał był lepszy. Summer ma swoje zdanie. Ma dość sztuki. Czas jeść. Summer jest teraz na diecie chipsowo-kolowej. Emma nie spodziewała się, że będzie padać śmieciami. To takie niegrzeczne. Chwila. Może da się coś z tym zrobić? Potrafi robić ramki do zdjęć ze słomek i gumy. Ale to najlepsze zdjęcie, jakie mogła znaleźć. Spójrz, pusta puszka. Co z nią zrobisz? Farba? Zobaczmy, co z tego będzie. Okej, wyszło całkiem słodko. A oto kilka kwiatów. Słodkich snów, Emmo. Kola sprawia, że kwiaty mutują. Summer, twoja kochająca siostra dała ci te kwiaty. Summer czuje jedzenie. Musi gdzieś tu być. Jej siostra zrobiła dla niej obiad. Summer ma pieniądze, co oznacza, że ma władzę. Jedzenie Emmy jest teraz jej. Och, tylko się o ciebie troszczę, siostrzyczko. I tak nie powinnaś jeść tyle słodyczy i fast foodów. Emma dostaje śmieci. Zrób coś z tego. Dlaczego nie? Lubisz takie rzeczy. Emma dostała pudełko rzeczy od poprzednich mieszkańców. Trudno powiedzieć, jakimi byli ludźmi. Emma wszędzie dostrzega możliwości. Może użyć szkieł i pudełka do zrobienia projektora. To nie jest dokładnie 4K HD, ale wystarczy. Dodatkowo ma trochę frytek, którymi może się delektować.
Co to za dźwięki? Fabuła wygląda całkiem śmiesznie. Zamówiła dla siebie telewizor z pełnym efektem. Nie, zmniejsz go trochę. Właśnie ją rzucił. Summer ma pełno gotówki. Wszystkie te pieniądze mogą zamienić się w wygodną poduszkę. Co powiesz na takie DIY, siostrzytko? Emma dostała jeden banknot. I może porysować na swojej poduszce. Każdemu wolno pomarzyć. Dzień dobry, marzycielko. Jej afirmacja zadziałała. Na całej twarzy Emmy. Przynajmniej dostała trochę pieniędzy. Tak jakby. Summer musi to wrzucić na Instastory. Summer obiecała pomóc Emmie przejrzeć strych. Cóż, udało jej się. Nie przeszkodziła jej w niczym, prawda? Emma musi szykować coś wielkiego. Co to jest? Notatnik? Dobrze. Pamiętniki są tak staromodne. Czy jest w ogóle robiony na zamówienie? Ma specjalny zamek? Twoje sekrety muszą być chronione. Pamiętnik Emmy jest trzymany pod ogromnym kartonowym zamkiem. Summer nie powinna była w to wątpić. Jak się z tego wykaraskasz, Houdini? Dzielenie pokoju z siostrą prowadzi do wielu kłótni. Tylko jedna osoba może mieć suche włosy. Ach, to był kiepski cios, Emmo. Summer przegrała bitwę, ale nie wojnę. Może użyć wentylatora do wysuszenia włosów. Hej, nie podkręcaj tego tak mocno! Summer zostanie zdmuchnięta. Wiatr jest za silny. Emma nie ma żadnych problemów. Jej włosy wyglądają idealnie. A Summer wygląda, jakby porwało ją tornado. Summer wciągnęła się w serial. Zawsze zużywa wiele pudełek z chusteczkami. Zamówiła więc smartbox, który automatycznie poda jej chusteczki. Emma nie potrzebuje smartboxa. Sama jest wystarczająco dobra. Zegarek DIY sprawi, że się nie spóźnisz. Jak to działa? Jak Emma to zrobiła? To takie nowatorskie. Emma kontroluje swój harmonogram dzięki zegarkowi. Opiekun roku jest przekonany, że akademik jest nawiedzony. Wszystko po prostu znika. Zaraz wypędzimy ducha. Emma oznaczyła swoje terytorium. Przynajmniej teraz goście poznają jej imię. Yikes. Duch przyniósł młotek do pokoju dziewczyn. Emma zdołała przekazać go swojej siostrze. Proszę, nie zgub go znowu. W środę Summer je co chce. Ma zapasy i jest gotowa na wyżerkę. Ta walka była dość wyrównana, ale Summer wygrała. Zniszczyła oddziały wroga. Czas uzupełnić zapasy. Emma może do czegoś użyć kosza. Summer jest gotowa na drugą rundę. Spójrz na nią. Wsparcie siostry bardzo jej pomaga. Mimo, że dziewczyny czasami się kłócą, zawsze się spotykają, by wspólnie zjeść coś dobrego. Summer marzy o spychaczu. Jest tak głośno, że Emma nie spała od tygodnia. Summer buduje swój pałac nawet we śnie. Ma problemy ze swoim personelem. Emma będzie potrzebować zatyczek do uszu. Ten sen jest zbyt realistyczny. Tymczasem Summer wciąż walczy ze swoją wewnętrzną bestią. Opiekun roku nigdy nie przynosi dobrych wieści. Nastąpiła sytuacja awaryjna. Wszystko pomylił i kazał przenieść się im do innego pokoju. Muszą się przeprowadzić. Jak myślisz, do którego pokoju powinny się wprowadzić? Och, gdy tylko dziewczyny urządziły swój pokój tak jak chciały, pojawił się ten gbur i wszystko zepsuł. Monika i Summer przeprowadziły się do swojego pokoju w akademiku i bardzo im się podoba. Mimo, że jest tylko jedno łóżko. O, co to jest? Czy słońce właśnie spadło z nieba i wylądowało w naszym pokoju? Nie, to droga biżuteria Emmy. Jej pieniądze naprawią sytuację z łóżkiem. W tym roku Emma decyduje, kto zostanie nominowany do Oscara. Oglądanie konkurencji na jej telefonie jest śmieszne. Potrzebuje większego ekranu. Tablet jest lepszy, ale noszenie go męczy. Jej delikatne rączki nie mogą tego znieść. Ale ogromna plazma to o wiele lepszy pomysł. Emma rzuca śmieci swoim współlokatorkom. Będą wiedziały, co z tym zrobić.
Summer tęskni za domem. Zrobiła kopię swojej sypialni z dzieciństwa. Cały dzień Emmy jest zaplanowany. Jest bardzo zmęczona i potrzebuje odpoczynku. Nawet Monika musi radzić sobie ze swoimi bogatymi obowiązkami. To ją stresuje. Ale teraz ma ciekawy pomysł. Suszarka? A komu ona jest potrzebna? Zrobiła kalendarz ze sznurka. Jest taka produktywna. Co to za potwór? To tylko Summer. Musimy się do tego przyzwyczaić. Narysowała własną wersję kalendarza. To same poniedziałki. Emma uwielbia piątki i dobrze wyglądać. Tu nie ma miejsca na jej kosmetyki. Małe zielone książeczki rozwiążą ten problem. Ta urocza różowa półka pomieści jej kosmetyki, gdy Emma jest zajęta. Monika jest zdumiona. Czy to magia? Wolałaby zrobić to własnoręcznie. Jeśli potrząśnie styropianem, jakby zastraszała kujona, może zamienić go w półkę dla swojej rośliny. Tak jak kujonka. Summer woli dobre afirmacje. Jeśli czegoś chcesz, narysuj to. Ale dalej to już nie zajdzie. Przestań marzyć i zrób coś. Od tego są przyjaciele, prawda? Z telewizora Emmy został kawałek tektury. Monika coś z tego zrobi. Czuje się zainspirowana. Ale nie wie, co zamierza zrobić. Nie powinna była pić całej tej kawy. Ale to jest fajne. To jest jeszcze fajniejsze. Możesz się tym pobawić albo zrobić z tego żyrandol. To szaleństwo. Wynalazki Moniki nie są tak mocne. Wyśmiewanie się z biednych ludzi to świetna zabawa. Nie chcesz zobaczyć tego w świetle złotej lampy? Nie złość się, Monika. Dla ciebie też wystarczy światła. Summer będzie musiała oświetlić swoją część pokoju tektorową świeczką. O nie, nie wyszło. Musi narysować nową. Monika jest zła na swoją bogatą współlokatorkę i chce znaleźć sposób na to, jakby pokrzyżować jej szyki. Wypalone żarówki mogą zamienić się w wiszące doniczki. Założę się, że wszyscy będą zazdrośni. Emma nie jest pod wrażeniem. Summer postrzega karton jako roślinę, której nie musi podlewać. Instalacja elektryczna budynku nie radzi sobie z całym tym napięciem. Co teraz zrobimy? Jeśli telefon Emmy padnie, nie będzie mogła robić zakupów w internecie. Summer może pomóc swoim przyjaciółkom. Jej rodzina kiedyś zasilała jej dom kołem, które wszyscy na zmianę kręcili. Ale potem dowiedzieli się o energii wiatrowej. Dobrze, że nigdy nie wstawili okien. Emma podróżowała po całym świecie. Pewnego razu odwiedziła ją nawet wieża Eiffla. Emma i tak jest ładniejsza od wieży Eiffla. Monika też ma wiele dobrych wspomnień, ale nie ma się czym chwalić. Summer nie ma żadnych zdjęć. Jej kuzyn narysował jej kiedyś obrazek, ale go spaliła. Czas to zmienić. Musi mieć pamiątki z najlepszych lat swojego życia. Małe rzeczy naprawdę robią na niej wrażenie. Summer zrobiła aparat? Ale jaja! Nie mam mowy, żeby to działało! Zróbmy selfie! Co? Summer ma na zdjęciu inny sweter. Kartonowy aparat nie radzi sobie dobrze z uchwyceniem kolorów. Rano jest tu tak gorąco. Emma zainstalowała tu mocną klimatyzację. Ten wiatr przypomina Summer wilka, który kiedyś zmuchnął jej dom. A może zamiast tego użyjemy wiatraka? Teraz będzie musiała obsłużyć współlokatorkę i pracować jako jej służąca. Upał sprawia, że Summer myśli, że wiatrak jest przystojny. Teraz trafi na jej ścianę. Summer też naprawdę chce udekorować swój pokój. Jej dywanik powie wszystkim, że jest dobrą gospodynią i że jest całkiem spłukana. Emma ma pieniądze, ale nic jej nie obchodzi. A Summer jest zdeterminowana, by się zemścić. Klej pomoże dziewczynom trzymać się razem. Trochę za bardzo. Emma uczy Monikę stylu. Torebka wiele mówi o kobiecie. Monika ma torbę z napisem, że sprzedaje lody. Summer nie chce zostać pominięta. Ma tekturową ostrygę z perłą w środku. To zabawne. Zaraz, torebka muszla? To szaleństwo. Summer pokonała obie współlokatorki za jednym zamachem.
Wybór makijażu jest trudniejszy niż rachunek różniczkowy. Emma potrzebuje swojego złotego stołu. Monika wariuje. Jej kosmetyki nigdzie się nie mieszczą i wciąż je gubi. Zamieniła parę starych dżinsów w kosmetyczkę. Ma je teraz nosić? Nie ma mowy. Po prostu powie się na ścianie. Tymczasem Summer zrobiła tekturowy pędzel. Zajmuje dużo czasu i nawet nie działa. Hej, lata 70. dzwoniły, chcą odzyskać fryzurę. Emma skończyła pizzę i wyrzuciła śmieci na dół. Monika i Summer pewnie coś z tego zrobią. Summer nie podoba się jej zachowanie, ale kocha karton. Laptop na pewno się przyda. Jakie jest hasło do Wi-Fi? Monika nigdy wcześniej tego nie widziała. Klawiatura Pepperoni jest bardzo realistyczna. Pepperoni sprawia, że Monika śmieje się głośniej niż jakikolwiek klaun. Monika jest staromodna i ręcznie podlewa swoje rośliny. Podczas gdy Emma ma samonawadniające się doniczki. Ona też potrzebuje samopodlewania. O nie! Woda sprawia, że jej drogie włosy się kręcą. Monika nie znosi, gdy ktoś się z niej śmieje. Nie znosi też robotów, a Summer nie ma nic do podlewania. Nie rozumie, dlaczego Emma tak bardzo stara się schudnąć. Nawet nie warto. Emma ma obsesję na punkcie tych małych liczb. Chociaż tylko przerażają Summer. Jak to w ogóle działa? A może ściągniesz te ciężkie dodatki? Liczby wciąż są przerażające. Więc Summer narysowała dla swojej przyjaciółki kartonową wagę. Pokażę wszystkie liczby, które wylosujesz. Wygląda na to, że Summer podała zły numer. Emma, to nie jest zbyt ciało pozytywne z twojej strony. Miło jest zjeść po dobrym treningu. Summer nie trenowała, ale też nie jadła od kilku dni. Więc kradnie pączka współlokatorce. Skradzione jedzenie jest jeszcze smaczniejsze niż normalne. Summer stąpa po cienkim lodzie. Emma jej na to nie pozwoli. Czeka ją niespodzianka. Nie spodziewałaś się węża, prawda? Jaki jest sekret sukcesu Emmy? Może to dobra muzyka? Monika potrzebuje słuchawek. Dostawa! To ogromne pudełko. Co jest w środku? Wow, spersonalizowali rozmiar! Podczas gdy spłukane dziewczyny sprzątają, Emma daje im więcej pracy, aby miały jakieś zajęcie. Kiedy skończą sprzątanie, będą się nudzić. Ale przestańcie krzyczeć albo pogorszycie ból głowy Emmy. Ubóstwo jest takie hałaśliwe. Miotły są dla czarownic. Bogate dziewczyny używają swoich kart kredytowych. Poznajcie odkurzacz robota. Dziewczyny, odpocznijcie. Prawdziwy profesjonalista tu działa. Wszystko dzięki bogactwu Emmy. Ona też powinna odejść. Jak to się w ogóle włącza? Emma chce sprawić Monice przyjemność. Ma dla niej specjalną niespodziankę. Normalne słuchawki. Nigdy więcej siniaków. Summer też coś ma dla swojej współlokatorki. To torebka, którą zawsze chciała. Monika ma niespodziankę. Dwa jabłka dla Summer. Tylko jedno jest zatrute. Teraz są najlepszymi przyjaciółkami. O, dziewczyny mają gościa. Kto to jest? Kolejna współlokatorka? Niemożliwe. Przeprowadzka do akademika jest stresująca. Siostry nie mogą się doczekać studiów. Summer chce dla siebie najlepszego łóżka. Nie ma mowy! Emma proponuje grę w kamień, papier, nożyczki, żeby było uczciwie. Ale Summer już wygrała, a teraz świętuje. Jej rodzice dali jej kartę kredytową. To duży błąd. Wydaje kasę jak szalona. Emma będzie musiała użyć tego, co zostawi jej siostra. Emma szuka wszędzie, ale nie może znaleźć swojej ulubionej sukienki. Miała w niej wyjść za mąż. O nie, jej sukienka jest teraz baldachimem siostry. Summer nie uważa, że Emma w najbliższym czasie wyjdzie za mąż. Mogła wykorzystać pieniądze. Nie jest miło kraść zasłonę prysznicową, gdy ktoś bierze prysznic. Ale może się dogadacie. Ta zasłona jest tak samo dobra jak baldachim Summer. Summer uwielbia czytać komiksy. Jest tu tak ciemno, że zepsuje sobie wzrok, zanim skończy. Musiała obejrzeć samouczek na YouTubie. Emma nie może tak spać. Ale dostała trochę złotych błyskotek od swojej siostry.
pokój wygląda teraz tak drogo? Dzięki temu żyrandolowi. Ktoś próbuje wejść przez okno. A, to tylko gałęzie. Może z nich zrobić lampę. Gałązki, klej, lampa i szczypta miłości. I lampa Emmy jest gotowa. Gdy tylko Emma zaczyna czytać, Summer zaczyna ją nękać. Ktoś buduje zjeżdżalnię do jej łóżka. Nie chce schodzić po drabinie. Chciała ruchome schody, ale jej prośba została odrzucona. Ale nikt jej nie powstrzyma przed basenem ze słodyczami. Ach, czy to nie jest marzenie każdego dziecka? Jej karta kredytowa spełnia życzenia. Cała słodycz dotarła wszędzie, nawet do Emmy. Teraz cały pokój będzie się kleił.